Króciutko do historii. Tutaj właśnie rozmawialiśmy z komandorem rajdu przed chwileczką, tak w półsłówkach z Januszem, że pierwszy rajd odbył się prawdopodobnie w 2003 albo 2004 roku. Organizatorem było wówczas Starostwo Powiatowe. Moja małżonka Elżbieta Nawrocka, obecnie radna sejmiku, była właśnie wspólnie z Januszem organizatorem. Ten pomysł oczywiście zrodził się u Janusza. Janusz przyszedł, poprosił, mówi, coś takiego byśmy zrobili. Tylko że to odbywało się na dni powiatu wieruszowskiego w okresie letni. Później, kilka lat później, właśnie ten pomysł zrodził się, żeby uczcić Święto Niepodległości i zorganizować rajd niepodległościowy. I od 4 lat ten rajd się odbywa. Tutaj wspólnie z Januszem, właśnie pomysłodawcą zorganizowania tego rajdu, organizujemy go. W roku poprzednim mieliśmy blisko 90 uczestników. Już wtedy mówiliśmy, że jest dość duża grupa osób, ale no nie wiadomo, jak będzie 250 uczestników za rok i będziemy wtedy już naprawdę mieli problem, a nie wiem, czy akurat tutaj ekipa, która podjęła się tego wyzwania, będzie w stanie sama to ogarnąć. Ja chciałem ze swojej strony bardzo serdecznie podziękować, tak jak wspomniałem tutaj, Januszowi Komandorowi, chciałem podziękować współorganizatorom, Pawłowi Ostrycharzowi i Robertowi Zychowi, bo bez tych trzech osób praktycznie ten rajd by się nie odbył. Oni poświęcili swój własny czas, swoje pieniądze również, bo każdy coś dokładał. My również jako gmina staraliśmy się wesprzeć ten rajd, ale myślę, że za rok będzie trzeba pomyśleć naprawdę na poważnie, bo moim zdaniem będzie to już impreza, może nawet międzynarodowa, bo przyjadą do nas jacyś przyjaciele z zagranicy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować druhom strażakom, którzy od 3 lat są również tutaj współorganizatorami tej imprezy. Dbają przede wszystkim o zabezpieczenie trasy przejazdu, jak również tutaj posiłek jest przygotowywany przez druhów i druhny OSP. Chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, które uczestniczyły w organizacji i podczas przebiegu tej całej imprezy. Dziękuję również tutaj naszym młodym mieszkańcom. Jest to telewizja na opak, tak? Która chciała bezpośrednio relacjonować w internecie przebieg tej imprezy, ale no niestety Hoklik spowodował, że nie dał rady, sprzęt się zepsuł i mają uwiecznione to na taśmach, na kasetach i będzie to pokazane na pewno w internecie w formie odtwarzalnej. Natomiast również dziękuję mediom naszym lokalnym. Nie wiem, czy dojechała jakaś zewnętrzna telewizja, znaczy radio było? Bo nie wiem, bo ja w pewnym momencie musiałem Państwa opuścić, bo miałem jeszcze inne uroczystości, ale dziękuję lokalnym mediom, które uczestniczyły. Tutaj dziękuję Ilustrowanemu Tygodnikowi Powiatowemu, który od samego początku był i do końca z nami wytrwał. Myślę, że również Państwo będą mieli na to wszystko wpływ. Wszystkim pozostałym, którym nie podziękowałem, zapomniałem, dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich serdecznie za rok na 6. kolejny rajd MTB niepodległościowy, który odbędzie się również tutaj. Dziękuję bardzo.